głęboki, swobodny wdech i wydech. Relaksujesz swoje ciało. Wdech i wydech. Każdym wdechem i wydechem twoje ciało jest coraz bardziej zrelaksowane. Relaksujesz swój umysł. Wdech i wydech. Twój umysł jest zrelaksowany. Wchodzisz w wewnętrzną ciszę. Z każdym wdechem i wydechem czujesz coraz większy spokój w głowie i wokół siebie. Odsuwasz wszystkie codzienne myśli i sprawy daleko poza obręb pomieszczenia, w którym jesteś, budynku, miejscowości, kraju, nawet poza tą planetę. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak spokojna tafla jeziora. I byłoby na nim widać najdrobniejszą zmarszczkę wywołaną wiaterkiem, ale tam jest spokój i cisza. Po to, by zasiać dobre ziarno. Ale zanim będziemy siać, to troszkę posprzątamy. Będziemy sprzątać to, co jest pozostałością po naszych rodzicach, dziadkach, pradziadkach, liniach rodu, liniach żeńskiej i męskiej. Bo tak to już jest, że to, że my sobie tutaj jesteśmy na ziemi, to nie jest tylko nasza sprawa. My też reprezentujemy potrzeby i wzorce, zapisy, niedokończone sprawy naszych przodków. Ileś pokoleń wstecz. To już nawet nie ma znaczenia, ile tych pokoleń, bo liczy się fakt, a nie ilość. I liczy się to, że na różnych medytacjach czarkturianie, atorzy, inaczej zwani Wenusjanami, czy Syriuszanie, wielcy alchemicy Syriusza dokładnie, z którymi współpracujemy, pomagają nam w tym, czy aniołowie, archaniołowie. I wchodzimy w głębiej i głębiej, by oczyszczać kolejne warstwy. To nie jest tak, że zrobi się raz medytacja i już jest wszystko uzdrowione. To tak jak nie robi się przeszczepu całej skóry na całej powierzchni ciała, tylko etapami. Jeśli już trzeba to zrobić, to etapami. Tak samo nie da się rozłupać raz wszystkich naszych zapisów naleciałości, które są jak z kamienina, jak taka błotnista skorupa potrafi to wyglądać. Bo to by było bolesne, bo to jest niejako przyrośnięte do miąższu, do ciała. Myśmy się z tym zżyli. To jest takie nasze drugie ja, nasza część. Czy było dobrze, czy niedobrze, myśmy się z tym zapoznali i szliśmy z tym przez życie. I to stało się częścią nas. Nawet te dysfunkcyjne różne zapisy i programy. Teraz, kiedy poszerza się nasza świadomość, uświadamiamy sobie coraz bardziej, co jest wadliwe, co jest zbędne, czego już nie chcemy, że może być inaczej, bo u kogoś jest inaczej i temu komuś jest lepiej. Kiedy my sobie wyobrażamy, że też moglibyśmy mieć
inny program, inny wzorzec, zapis, też czujemy się radośniej, że nie chcemy już pewnych rzeczy dźwigać, tak jak żółw swojej skorupy. Zwłaszcza jeśli ta skorupa jest ulepiona nie tylko z naszych, że tak powiem, bolesnych doświadczeń, i dobrych, i bolesnych, z naszych błędów, powiedzmy, czy lekcji życiowych, ale również z tych, które pochodzą od naszych rodziców, dziadków, pradziadków i innych osób z naszego rodu. Ktoś był hazardzistą, ktoś był alkoholikiem, ktoś był kobieciarzem, albo tak zwaną kobietą wolnych obyczajów, czy różne rzeczy. Ktoś był złodziejem. No z tych gorszych wymieniam oczywiście. Tak jak te lepsze, to fajnie. Ale też pamiętajmy, że byli, bez pytania, jak to tłumaczyć, wiedzący, czyli tak zwani szamani, czarownice, o nich się mówiło, ludzie znachorzy, którzy widzieli, wiedzieli, czuli więcej niż inni, ale nie zawsze to się, i to jest plus z naszej strony dzisiaj patrząc, ale w tamtych czasach był to minus. I osoby te były prześladowane, cierpiały, obcinano języki, wydobywano oczy, obcinano uszy, ręce, kamień do szyi i rzut do wody, albo jakieś tortury straszliwe. Wystarczy sobie obejrzeć średniowieczne narzędzia tortu, zresztą była któraś z medytacji uzdrawiająca to, już całkiem niedawno. I te zapisy pozostawały nas w polu naszej podświadomości, nieświadomości, jakkolwiek to nazwiemy, bo podświadomość jest częścią nieświadomości. I te zapisy przychodziły nie tylko z naszych wcieleń, z jednego na kolejne, ale również z innych członków naszych rodów. Jaki to ma wpływ na dzisiejsze tu i teraz? Ono bardzo duży. Zauważmy, że wiele osób nie chce się rozwijać, przynajmniej świadomie nie chcą. A jak słyszą o tym, jak się im proponuje, uciekają, denerwują się. Ile razy jest tak, że jedna osoba w rodzinie się rozwija, uwielbia to, chce więcej i więcej, a druga się denerwuje, dokucza tamtej, nie chce o tym słyszeć, a już na pewno sama nie chce, ale jeszcze przeszkadza tej, która jest właśnie do towarzystwa, tak, do wspólnego życia, bo boi się, że tamta rozwijając się wpłynie swoją aurą, wibracją, świadomością na właśnie na to, że zaczną się zmiany dokonywać. I te zmiany mogą spowodować, że chcemy odkryć sobie tę moc, którą mieliśmy w sobie kiedyś, że wróci potrzeba bycia tym znachorem, szamanem, wiedźminem, wiedźminką, czarownicą, czarodziejką, jakkolwiek to nazwiemy. Ale tu chodziło o naszą wewnętrzną moc, o nasze możliwości. I wiele osób boi się odkryć te możliwości. Stąd też sabotujące rozwój wzorce, spowalnianie w życiu, różne zachowania opóźniające rozłupywanie tej bryły, która jest na zewnątrz. Z jednej strony niby chcemy, bo to jest czytanie książek, chodzenie na kursy, chodzenie na medytacje, słuchanie czegoś, wykładów różnych. A z drugiej strony jest robienie wszystkiego, żeby spowolnić, albo przynajmniej różnych rzeczy, żeby spowolnić. Ale też jeżeli dźwiga się ten bagaż z rodziny, to tego jest naprawdę dużo. I to przyrosło do człowieka. Zrzucenie tego na raz jest trudne, bo to jest tak, jakby wyrzucić spod nóg fundament i nagle zawisnąć w powietrzu. Czy umiemy chodzić po wodzie? A co dopiero po powietrzu? No właśnie. Trzeba sobie dać inny fundament i powolutku zastępować jeden drugim. I do tego potrzebna jest nam mocna wiara, że to, co wprowadzamy w życie, naprawdę działa i jest skuteczne. Żeby mieć tą wiarę mocną, musimy się krok po kroku przekonywać do tego.
Dlatego wymaga to powtórzeń, 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 powtórzeń. I tak jak kropla drąży skałę i wyżłobi skałę na wylot, czyli po prostu różne formy czy koryto, żeby sobie woda mogła przepływać i coraz większa ilość, tak my też szlifujemy siebie. Niektórzy mówią, że to jest szlifowanie diamentu. Da się. Da się. Ale potrzeba cierpliwości, wytrwałości i odporności na te różne niewygody, które potrafią się pojawić. Ale może też tak być, że ktoś nie odczuwa dyskomfortów. Może się szybciej lub wolniej rozwijać i nie odczuwa bólu, nie odczuwa smutku, emocji. Ale wtedy też czasem ma wrażenie, zastanawia się, czy te zmiany zachodzą. Bo jak go rzuci na kolana, to wie, że coś się zadziało. Jak go nie rzuci na kolana i było błogo i fajnie, to sobie myśli, he, nic nie było. A z drugiej strony, jakby usłyszał, że rozwój może boleć, to by powiedział, że nie chce. Czasami trudno człowiekowi dogodzić, ale najważniejsze jest, że jeśli idziemy za impulsem, jeśli tu i teraz nasze dusze nas przywiodły i zebraliśmy się w takim gronie, to nasze dusze dobrze wiedzą, że tutaj, przy tym stole, przy tych energiach skorzystamy. I my, i świat, pozbiorowa świadomość. Pościągamy tutaj na ziemi piękne wibracje, które pomagają nam przetransformować naszą rzeczywistość. A dzisiaj bardzo nam jest potrzebna pomoc i wsparcie istot, które są sprzymierzeńcami nas, ludzi. I wyobraź sobie, że łączysz się z ziemią, matką ziemią i czujesz, jak przez twoje stopy, kostki, łydki, kolana, uda, aż do miednicy, do podstawy kręgosłupa, ta czerwona, piękna energia, czerwone światło. Matka Ziemia daje ci piękną energię, bo ta energia będzie ci potrzebna na transformacje, które będą w tobie zachodzić. Czy będziesz ich świadom, świadoma, czy niekoniecznie. Może nie dzisiaj, może kiedyś sobie coś uświadomisz, a może nawet nie, bo jeśli zmiana następuje kroczek po kroczku, etap po etapie, to można tego nie zauważyć. Ale dopiero z perspektywy czasu widać, jak się zmieniliśmy. Czyli to działało. I poczuj, że wypełniasz się tą piękną wibracją czerwieni. Twoje nogi, swoją miednicę. Czujesz, jak potężne drzewo, na razie korzenie tego drzewa, ale już energia chce płynąć do pnia. I płynie w górę przez wszystkie czakry, przez cały kręgosłup, wpływa na wszystkie gruczoły dokrewne, które dostają, to się mówi, zastrzyk energii. Harmonizują się, bo jeśli gruczoły dokrewne mają za mało tej energii, to zaczynają słabiej pracować. A to zaczyna mieć swoje odzwierciedlenie na samopoczuciu, zdrowiu, relacjach i tym, jak wykonujemy różne zajęcia, czy coś osiągamy, czy nie, jak wykonujemy pracę, nasze podejście do życia, nastawienie, odporność na emocje, stres, czy się szybko człowiek irytuje, czy nie, to wszystko ma wpływ. No i na umiejętność odżywiania praną. Bardzo duży wpływ. Ta czerwona energia daje nam tą witalność. Poczujmy, jak wszystkie gruczoły dokrewne zaczynają pięknie wibrować. Dokładnie tak, jak tego potrzebują. My nie musimy wchodzić w szczegóły, ale mamy mieć świadomość, że to wszystko pięknie się dostraja.
Wszystkie komórki ciała się dostrajają jedna do drugiej. A nasza czakra korony otwiera się niczym płatki lotosu. Fioletowe, białe, kryształowe. Przepiękne światło, które pojawia się na czakrze korony, łączy nas z energią niebios i spływającą z niebios mannę, deszcz błogosławieństw. Pozwalamy, by energia ziemi popłynęła też do nieba i stajemy się po prostu kanałem dla przepływu tej energii. Pozwalamy, by energia nieba przepłynęła przez nas, jak przez kanał, do ziemi. Z ziemi energia nieba i ziemi rozejdzie się wszędzie dookoła. A z nieba energia nieba i ziemi też padnie niczym deszcz błogosławieństw wszędzie dookoła. Przywołaj swojego anioła stróża, przewodników duchowych, archanioła Michała, archanioła Gabriela, archanioła Rafaela. Jeszcze raz powtórzę, bo archanioła Michała, archanioła Uriela, archanioła Gabriela, archanioła Rafaela. Istoty światła i miłości, swoją świadomość, podświadomość, nadświadomość, Ojca Niebo, Matkę Ziemię, istoty natury. Poproś o najwyższą ochronę, opiekę i prowadzenie, ażeby tylko to, co dla Ciebie najlepsze, stało się Twoim udziałem. Zapraszamy też dla tych, którzy są na to otwarci, tych, którzy będą potrzebować wsparcia, tego Arcturian i Hathorów. I zapraszamy wielkich alchemików z Syriusza, pozwalając na dokonanie tych transformacji, które są dla nas dobre i z punktu widzenia naszej duszy najlepsze dla nas. W takiej ilości, w taki sposób podane, jak nasza dusza sobie tego życzy, niech ona nad tym wszystkim czuwa i dopuszcza tylko to, co jest dobre dla każdego z nas. Gdy doliczę do 9, połączymy się z poziomem Syriusza. Ale teraz jeszcze skup się na czakrze pierwszej. I poczuj, że wysyłasz czerwoną energię witalności do 9 czakr podziemnych. Pierwszej podziemnej, poniżej pierwszej czakry, którą znasz. Drugiej podziemnej, jeszcze niżej. Trzeciej podziemnej, cały czas w głąb ziemi. Czwartej podziemnej, piątej podziemnej, szóstej podziemnej, siódmej podziemnej, ósmej podziemnej, dziewiątej podziemnej. I poczuj, że te czakry właśnie się doenergetyzowują. Pozwoli im to się też oczyścić ze starych wzorców i zapisów. W tych czakrach potrafi być dużo lęku, dużo starych wzorców i przekonań. Niekoniecznie sprzyjających, niekoniecznie własnych, pochodzących z dawien dawna od różnych istot naszego rodu i nie tylko. To, co zostało przyjęte przez nasz ród w wyniku wielu, wielu setek lat. I niech tam zajrzy światło. Jeden, dwa, trzy,
poziomu pierwszej czakry podstawowej, która jest u podstawy kręgosłupa, przynosisz swoją uwagę do drugiej i trzeciej czakry, do splotu słonecznego. Cztery, pięć. Przynosisz swoją uwagę do czakry gardła. Sześć. Skupiasz się na trzecim oku. Siedem. Skupiasz się na szczycie głowy, na czakrze korony. Poproś teraz o otwarcie czakry ósmej nad głową i oczyszczenie Twojego ciała fizycznego, eterycznego, które jest na zewnątrz ciała fizycznego, emocjonalnego, które jeszcze bardziej na zewnątrz jest, mentalnego, które jest jeszcze bardziej na zewnątrz, duchowego, które jest jeszcze bardziej na zewnątrz. Przenieś swoją uwagę do czakry dziewiątej nad głową. Otwórz się na kontakt z piątym wymiarem. Poczuj Arcturian i Hathorów, jak otulają Cię. Niczym anioły, niczym lekarze, anielscy, by Cię wspierać, towarzyszą Ci, chronią Cię, by żadne zbędne energie nie przeszkadzały, by Twoja transformacja odbywała się jak pod kloszem, w świetle i miłości, które płyną ze źródła tworzenia, z boskiego źródła, ze źródła miłości. I wznosisz się i świadomość swoją do czakry dziesiątej nad głową. I otwierasz się na łaski płynące z niebios. Jeśli wierzysz w siłę stwórczą, czy źródło miłości, w siłę, która stworzyła ten piękny świat, która chroni i wspiera wszystkich, którzy są na to otwarci, to poczuj z nią kontakt. I poczuj, że zasługujesz na wszelkie łaski i dobrodziejstwa. Teraz przenieś swoją uwagę i świadomość do czakry jedenastej nad głową i poczuj jedność z nami tu obecnymi, stanowiącymi coś w rodzaju duchowej rodziny, tak to warto byłoby ująć, i że tworzymy potężne pole nowej świadomości, którego piękna energia popłynie w świat i udzieli się tym, którzy są gotowi przyjąć tę energię, wibrację, świadomość, by poszła fala pozytywnych zmian na Ziemię, by następowało przebudzenie, by ci, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w świecie, ci, co rządzą, że tak powiem, bo daliśmy im głos, czy głosując, czy nie głosując, zrobili siebie rządzącymi, by tam w ich sercach nastąpiło przebudzenie, by poczuli tę iskrę miłości. Inni mówią to Boża iskra, iskra boskości, boska, iskra piękna i miłości, światła i miłości, czynienia dobra, bycia empatycznym. Pozostawania w szacunku do przyrody i do innych. By to się odezwało, by to wpływało na decyzje tych ludzi. Decyzji, którymi raczą
wszystkich innych. I poczujmy jedność z całą przyrodą, bo w przyrodzie jest potężna moc. Pomyśl sobie o dawnych czasach, jak ludzie żyli, mówiło się o nich poganie na przykład. Ale pomyśl o sobie, o swoich korzeniach słowiańskich chociażby. Pomyśl o Celtach, pomyśl o Wikingach, o Aborygenach, Kahunach, Druidach, Sufich i wielu, wielu innych potężnych istotach czy nowinach, ludach, cywilizacjach, Inków, Majów, różnych innych. O czasach, w których żyło się w jedności z przyrodą, szanowało się przyrodę, rozmawiano z siłami przyrody, uzyskiwano jej wsparcie. I poczujmy, że możemy to nadal robić, ale tylko do czynienia dobra. Bo już w dawnych czasach źle się kończyły sytuacje, w których ktoś korzystał z mocy, by czynić krzywdę innym. I nie dla własnych korzyści mamy korzystać z tej mocy, ale dla czegoś, co jest dobre, czy bezpieczne przynajmniej dla wszystkich. Co może pomóc nam stawać się lepszymi na dobra ogólnie pojętego. Poczujmy jedność z tą przyrodą, że my oddajemy jej szacunek. Miłość, wdzięczność, że jest. Przecież oddychamy dzięki drzewom. Oczyszczamy się z jonów dodatnich, z tego, co dysharmonijne, co powoduje schorzenia, złe samopoczucie i ubytek sił dzięki roślinom, które nas otaczają. Dzięki kąpielom w jonach ujemnych, które daje nam przyroda. Przyroda nas żywi, ubiera. Podziękujmy. Matka Ziemia nas karmi, daje nam schronienie i wszystko, z czego korzystamy, nawet te urządzenia elektroniczne, dzięki którym łączymy się z każdego punktu na Ziemi. Umiejmy okazywać wdzięczność. Poczujmy, jak nasze komórki stają się niejako eteryczne. Już nie wiemy, gdzie się zaczynamy, gdzie się kończymy. Stajemy się mgiełką, chmurką punkcików. Stajemy się jednością z drzewem, kwiatem, skałą, fauną, florą. Pozwalamy, by energia przepływała przez nas, ale jednocześnie czujemy zapuszczone głęboko korzenie. Czujemy czerwony kolor od pasa w dół. Te korzenie to nasze kotwice. Możemy wyobrazić sobie, że wkręcamy się ziemią niczym świdry, obiema nogami, a nawet przedłużeniem osi ciała przechodzącej przez kręgosłup i wychodzącą przez podstawę kręgosłupa jako trzy filary. Prawa noga, lewa i to przedłużenie kręgosłupa. Energia, która przechodzi. Snop energii. Energia, która wchodzi w ziemię, ale też idzie w kierunku nieba. Poczujmy stabilność materii i otwieramy się na energie wyższe. I przenieś świadomość do 12 czakry nad głową i poczuj boską miłość. Miłość absolutną. Nie tylko bezwarunkową, ale absolutną. To jest taka, gdzie kochamy nawet tych, którzy by mogli nam deptać po piętach. Już nie chcę mówić, że depczą, żeby tego nie utrwalać w czasie teraźniejszym. Deptali nam po piętach. A my i tak wybaczamy i obdarzamy ich uniwersalną miłością. Myślimy o nich
życzliwością. I wiemy, że to wszystko to są dla nas lekcje życiowe. Ćwiczenia w naszej drodze do rozwoju i osiąganiu mistrzostwa. Doliczę do 9. Połączymy się z wielkim Melechemikiem z Syriusza. 1, 2, 3. Skupiasz się na swojej czakrze podstawy, czakrze sakralnej poniżej pępka, czakrze splotu słonecznego, nogach, stopach, trzech korzeniach wchodzących do ziemi, stanowiących kotwicę i czerwonym kolorze w każdej miednicy. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesteś u wielkich archaniołów Syriusza. Powitaj ich. Czy widzisz, czy nie widzisz, czujesz, czy nie? To intencja prowadza cię tam. Pozwólmy im uzdrawiać to, co jest do uzdrowienia. Pomyśl teraz o swoim całym rodzie. Ważne jest, by otoczyć ich wszystkich, Twoich przodków, którzy byli przed Tobą i tych, którzy są współcześnie miłością i wdzięcznością. Wtedy
siła rodu wspiera cię. Jeśli tak nie jest, to następuje rozczerwonienie energii. Już o tym była mowa na którejś medytacji. Wyzwalającej dziury energetyczne. Jeśli nie ma wsparcia, jeśli są niesnaski, żale, niewybaczone rzeczy, to jest jeszcze dodatkowe zabieranie energii, wycieki. I ty jesteś tą istotą o coraz to wyższej świadomości, która może to zmienić i naprawić w twoim rodzie. Wtedy wszyscy są silni. Ty, który idziesz, czy która idziesz do przodu, tamci, którzy odeszli, odnajdują spokój i ukojenie. I poczucie, że ich życie, czy żywota nie poszły na marne. Każdy wniósł jakiś wkład. Chętnie wspominamy o tych, którzy zostawili dobry wkład, w czymś się zasłużyli. Ale pomyślmy też o tych, którzy zostawili ten wkład mniej pożądany, mniej przyjemny. I to się zapisywało z pokolenia na pokolenie. Mam tu na myśli między innymi takie rzeczy jak, jakie wspomniałam wcześniej, czy o hazardzie, czy o pijaństwie, czy o narkotykach, o rozpuście, ale też inne, poczucie niezasługiwania, lęk przed ośmieszeniem, przed ryzykiem, przed porażką. Wycofywanie się zamiast podejmowanie prób i ryzyka, by spełnić swoje marzenia. Zapisy, że ktoś jest mało wart, czy że coś jest nie dla niego, że coś jest dla lepszych, dla wysoko urodzonych, że się jest nisko urodzonym, że się jest puchem czy prochem marnym, albo że talenty, hobby, pasje tak zwane, choć nie przypadam za tym słowem w tym przypadku, no słowo pasja jest stworzone do czegoś innego i czasem może pokazać tę godę, jak człowiek nie realizuje swoich marzeń. Bo na to nie ma czasu, a to pieniędzy, albo mu na to nie pozwalają, albo już jest za późno. I często w rodzinach było coś takiego, by nie słuchać głosu serca, nie zostawać artystą, nie robić czegoś, co się chciało, tylko zostać lekarzem, zostać prawnikiem, pójść w kierunku jakiegoś zawodu, który jest przyszłościowy. Daj pieniądze, uznanie. Te różne stany emocjonalne, mentalne, też cechy osobowości, wzorce, przekonania, doświadczenia zapisywały się, przychodziły na dzieci, od rodziców, więc potem na wnuki i tak dalej, prawnuki. Przychodziły w postaci tak zwanych pierścieni między innymi. Kiedy kobieta rodziła dziecko, to dziecko przechodziło przez te pierścienie. Ale nie tylko te mało korzystne rzeczy przechodziły. Teraz pomyślmy sobie o waleczności, o odwadze, o poczuciu godności, o tak zwanej królewskiej krwi, o pięknych zdolnościach
możliwościach niecodziennych, to też przechodziło. Te mniej korzystne rzeczy pozwalały dziecku przepracować to, poradzić sobie z tym, uzdrowić dla siebie i dla potomnych. Z tych dobrych można było korzystać, więc ktoś po kimś odziedziczy talent w malarstwie, w szermierce, dobre oko do strzelania z łuku, tego typu sprawy. Dar do uczenia języków, przyjmowania innych właśnie wymowy z innych języków. Teraz często dzieci rodzą się poprzez cesarskie cięcia, omijają co prawda te pierścienie, ale można by powiedzieć, że to dobrze, bo pewnych rzeczy nie przyjmują po swoim rodzie, tych mniej korzystnych, ale też nie przyjmują tych korzystnych. Nie ma w nich też siły takiej i waleczności, jak w dzieciach, które rodzą się siłami natury i muszą przejść przez cały kanał rodny, by pojawić się w fizycznym świecie. Przychodzą ze świata duchowego, pozostają w łonie matki przez wiele miesięcy, ale to już jest jakiś początek świata fizycznego, ale potem wchodzą pomiędzy dorosłe osobniki, przychodzą na światło dzienne niejako i ich aura łączy się z aurą innych. Zaczynają być jak czysta karta, na której inni odciskają swój ślad. Jeśli palec jest zabrudzony atramentem, to ten ślad może być duży, znaczący, widoczny. Dobrze byłoby to podoczyszczać. I o to prosimy wielkich alchemików z Syriusza. Prosimy, byśmy bez względu na to, jak się rodziliśmy, mogli uzyskać dostęp do tych najlepszych cech naszego rodu, tak od matki, jak od ojca, od ich rodziców i tak dalej. Jednocześnie prosimy o osłabianie tych mało korzystnych, tych przeszkadzających cech i śladów. Bo też, jeżeli ktoś w przyszłości z naszego rodu był napiętnowany, to potrafiło przechodzić i przechodzić dalej. I to pod różną postacią ujawniało się. I prosimy o łaskawość źródła miłości i oczyszczenie nas tych mało sprzyjających, nie chcę używać słowa, nie w tym przypadku, bo czasem, nie zawsze, podświadomość odrzuca słowo nie i gdybym powiedziała niekorzystnych zapisów, to mogłoby odejść te korzystne, czyli osłabiłoby to działanie. Dlatego używam mało korzystnych, używam to jeszcze z innego powodu, bo kiedy nawet mówię mało, to zawsze pozostaje w nas oddźwięk, że coś jest korzystne. I wyobraź sobie, że kąpiesz się pod strugami światła. Światła laserowego, który nie raczą nas wielcy alchemicy z Syriusza. Jasno-błękitne, wpadające w lekki fiolet światło, które delikatnie, etap po etapie, piksel po pikselu rozmazuje, rozjaśnia
te zapisy mało korzystne. Na tyle, na ile jesteś gotowa, gotowy. U każdego zadzieje się to w innym stopniu. I inna ilość zapisów, w zależności od tego, ile kto jest w stanie udźwignąć, na co jest gotowy. Co jest mu w tym momencie najbardziej potrzebne. Bo będą się jeszcze inne rzeczy uzdrawiać. I wyklarują się, niech się klarują te mocne strony naszego rodu, za które już dziękujemy wszystkim. Może się tak okazać, że ktoś, kto był tak zwanym pijakiem i cała, czy hazardzistą, i cała rodzina miała nieciekawe myśli na jego temat, a jednak ten ktoś wnosił do naszego rodu zapisy odwagi, umiejętności podejmowania ryzyka, bez trzęsienia się i bania lęku, że coś można stracić. Nawet jeśli stawiał zbyt wiele na jednej szali, bo na przykład dom z rodziną, dach nad głową dla swojej rodziny, to jednak w tym należy też dostrzec coś pozytywnego, że miał taką odwagę albo miał takie poczucie pewności, że to, co robił, było słuszne. Przynajmniej w momentach, kiedy nie pił, był trzeźwy, miał to poczucie, że robi to świadomie. Tej odwagi, którą miał w sobie. Może nie miał poparcia w rodzinie. Nie mógł tego utrwalić, wzmocnić, nikt go nie rozumiał. I stąd zaczął pić. Zapijać problem. Bądźmy wyrozumiali dla swoich przodków. Ile rodzin tu i teraz? Nie osądzajmy pospiesznie. Popatrzmy się głębiej, co stoi za tym, czy za tamtym zachowaniem. Pozwól sobie teraz na podróż wstecz do brzucha mamy. I potem wyobraź sobie, że przechodzisz przez kanał rodny, ale kanał rodny, który jest rozświetlony, nasycony miłością i to, co zbędne, jest osłabione, to, co dobre, jest wzmocnione i z pełną świadomością rodzenia się tu na nowo przyjmujesz to, co dobre, by wbudować to w swój potencjał, by pozwoliło ci to uruchomić z większą mocą twoje talenty, możliwości, predyspozycje i spełniać się tu na ziemi, w tym wydaniu, w tym wcieleniu. I z pełną wdzięcznością do wszystkich swoich przodków, z pełnym szacunkiem. Bo tak jak ty chciałbyś, chciałabyś, by ciebie szanowano, tak ty szanuj innych od swojego rodu. Warto byłoby zacząć rodu i otaczającego cię kawałka świata, przyrody, znajomych, fauny, flory, każdego istnienia, nawet komara, bo on też swoje robi. Czy wiesz, że komar poprzez to, że ukuje, mówi się, że roznosi choroby, ale nie tylko. On poprzez to ukucie pozwala nam uwolnić się od pewnych zapisów. Odblokowuje przepływ energii. Pozwala nam oczyścić się. Wszystko będzie przebiegało tak, jak będziesz myśleć. Pokaż wdzięczność każdej istocie. Zaraz usłyszysz kolejną porcję śpiewu językiem światła, by zacząć podróż na chwilę powrotną do łona swojej matki, by tam poczuć się pięknie, podziękować jej za przyjęcie cię, by móc pojawić się w tym wcieleniu na ziemi. Tam, w środku, w łonie swojej matki, podziękuj jej, że przyjęła cię.
do tego wcielenia. Okaż jej wdzięczność i nasyć ten swój dom, w którym będziesz jako poczęta istota wdzięcznością, radością, miłością. I niech ten dźwięk pozwoli ci to przetransformować. Bo czasem takie poczęte istoty czuły się odrzucone i niechciane, kiedy w rodzinie ojca i matki mówiono o usunięciu ciąży, a po co jej dziecko, a po co jej brzuch, a mogłoby studiować, a mogłoby być inne plany, a może nie ten ojciec dla dziecka. I to dziecko, ta mała duszyczka potrafiła bardzo cierpieć, bo już nie czuła się kochana, a jeszcze się tak naprawdę nie pojawiła w pełnej krasie na ziemi. Niech ten śpiew pozwoli ci to przetransformować. Nie musisz nic robić, po prostu słuchaj się. Wyobraź sobie, że wracasz do brzucha mamy, że ta wibracja ci to wszystko pozwala układać w odpowiednim tempie. Pozwól sobie na to, by dokonywała się teraz transformacja, by zmieniała się jakość tych pierścieni, przez które się przechodzi, by dziecko
wykazało się tą odwagą i zaradnością przychodzenia na świat, ale by przyjęło na siebie to, co jest najlepsze, to, co dało wsparcie, siłę, moc i wiarę do wykonania zadań przyjętych tutaj, też zadań rozpoczętych przez przodków, które były do dokończenia, tak jak w biegu sztafetowym. I poczuj, że to wszystko wpłynie na twoje relacje pozytywnie, na twoją pracę, sposób zarabiania pieniędzy, by godnie żyć, samorealizacja, uczucia, miłość, kreatywność, intuicja, pogłębianie wiedzy i rozwijanie siebie, zdrowie, finanse, na wszystkie sfery twojego życia wyszło w coraz to lepszym i lepszym, coraz to lepszym kierunku, w jak najlepszy sposób.
kiedy ta przestrzeń której było Ci dane być w czasie życia płodowego, nasyciła się już tą piękną energią. Możesz z tej energii skorzystać, by wyobrazić sobie swoje przyjście na świat. Możesz jako pierwszą fazę wyobrazić sobie, że świetnie się bawisz, zjeżdżając jak przez rury, jak dziecko na placu zabaw. I uznaj, że z jednych rzeczy się śmiejesz i lekceważysz. Odejmujesz im moc temu, co było zbędne, mało korzystne. Drugie zbierasz jak w grach komputerowych. Więcej i więcej, by to wzmocnić, jak jakieś kółka na szpadę. Możesz dowolnie się zabawić, robiąc tego dziecięcą frajdę, z lekkim podejściem, a potem wyobraź sobie, że to dziecko dorasta, staje się młodzieńcem, panienką, osobą już pełnoletnią i idzie na koronację. Przechodzi tak jak przez tunel drzew, tak jak w ogrodach botanicznych, czy w różnych miejscach można zobaczyć drzewa, które się połączyły koronami i tworzą nad ulicą tunel. I z dostojeństwem idziesz krok przed siebie, przyjmując od Twoich przodków to, co jest Ci potrzebne, co Cię wzmacnia, to pozwoli Ci wyrazić siebie, Twoje potrzeby, pragnienia, możliwości, to pozwoli Ci zrealizować Twoje plany, plany Twojej duszy na to wcielenie, ale też spełnić Twoje plany takie typowo pochodzące od ja, od tej świadomej części, by było Ci też radośnie i przyjemnie na ziemi. A tylko świadomością i zrozumieniem, poczuciem możliwości takiej, odrzucisz to, co jest zbędne, czego już nie chcesz. I poczuj, że wchodzisz tutaj nową przestrzeń, jakoby rodzisz się na nowo i to wejście z pełną świadomością, przejście z życia płodowego do życia w tu i teraz daje Ci radość, daje Ci poczucie wyboru, czego chcesz, a czego nie chcesz, poczucie też satysfakcji, poczucie siły, zasługiwania, poczucie własnej wartości. Odbudowuje w Tobie te obszary i jakości, które są dla Ciebie ważne i co Ty świadomie wybierasz.
Teraz poczuj, że przyjmujesz kolejną porcję wsparcia od istot światła miłości, od archeników Syriusza, Arcturian, Hathorów i tych energii, istot, które wybiera Twoja dusza, by z większą mocą, radością, możliwością, świadomością, entuzjazmem realizować to, po co tu jesteś, Twoje talenty, możliwości, predyspozycje. Pozwól, by wibracje języka światła otworzyło przed Tobą nową, czystą kartę, którą zapiszesz tak, jak Ty zechcesz. Zaraz to wyższą świadomością, radością, miłością.
Thank you.
Poczuj, jak nowa energia jest z tobą, nowa jakość. Życie składa się z różnych składanek. Nie zawsze z jednej i tej samej. Czasem bywało przyjemnie, czasem mniej. Ale to nie znaczy, że to przyjemne było na dłuższą metę wskazane. Mogło trochę usypiać, nie rozwijać. Niektórym się nudziło. I nie znaczy też, że to, co mniej przyjemne, było niedobre, czy mniej dobre, bo rozwijało, stymulowało, pozwalało nam ujawnić coś, o czym może nie mieliśmy pojęcia, wydobyć z siebie coś więcej, więcej i więcej za każdym razem. To tak jak perła powstaje poprzez znalezienie się ziarnka piasku w muszli. Nie byłoby pereł, a przecież ona uwiera jakąś istotę. I przez to oblepiana jest, otulana masą perłową. To ziarnko piasku. Albo kiedy możemy znaleźć geodę, która wygląda jak kamień, a w środku po przekrojeniu tego okazuje się, że błyszczą się piękne struktury kamienia. Jest jakiś ametyst albo coś innego, przepięknego, a wygląda z wierzchu nijako. Życie jest taką przyplatanką. A wtedy, kiedy po mniej przyjemnych chwilach mamy te chwile przyjemne, to umiemy je w pełni docenić. I też wiemy, że to, co mało przyjemne, w którymś momencie odchodzi, że jest to wszystko przejściowe. Więc docenimy różne doświadczenia, wszystko, co jest o naszej drodze. Ale mamy w sobie coraz lepsze jakości, coraz lepsze zapisy, coraz więcej dystansu do pewnych rzeczy, coraz więcej miłości, światła, tolerancji, akceptacji, cierpliwości. Coraz bardziej wyraziste cechy, które nas kierują w stronę spełnienia. I to jest najważniejsze. Dziękujemy alchemikom Stryusza i wracamy do tu i teraz. Doliczmy do jednego. Będziesz tu i teraz. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. Dziękujesz Arcturianom i Hathorom. Gdy doliczę do jednego, poczujesz mocne ukorzenienie obie stopy na ziemi i połączenie czakrą podstawy z ziemią czerwoną, witalizującą energię w nogach, w miednicy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wracasz to tu i teraz. Podziękuj wszystkim istotom światła, miłości, opiekunom duchowym Twojej duszy, Twojej podświadomości, sobie. Dziękujemy wszystkim obecnym, Ojcu Niebu, Matce Ziemi. Czy wymieniliśmy, czy nie wymieniliśmy, dziękujemy wszystkim energiom, istotom, które nas wspierają, wspierały i wspierać będą. I pozwólmy, by ta nowa jakość utrwaliła się w nas. Nie pozwólmy wracać mało korzystnym myślom. Kiedy pojawią się jakieś uczucia, emocje, oczywiście mają prawo być,
Nie wymagajmy od siebie, żebyśmy nic nie czuli. My jesteśmy istotami czującymi, ale nie pozwólmy pozostawać długo emocjom, które wiemy, że nie są wskazane na dłuższą metę, jak żal, smutek czy złość. Jeśli pojawią się na chwilę, proszę bardzo, ale niech nie będą naszymi stałymi gośćmi. I pozwólmy sobie na pozytywne myśli i wiarę, poczucie zasługiwania na to, co najlepsze. Nie przyjmujmy już więcej wzorców od innych osób, jeśli te wzorce nie pasują nam. Wzmacniajmy się od tych, od których możemy przyjmować pozytywne zapisy, pozytywne przykłady. A my tutaj możemy siebie wspierać nawzajem. Wyobraź sobie, że otulasz się pięknym zielonym światłem, które goi, relaksuje wszystkie twoje komórki oczyszczone, przetransformowane z nowymi zapisami, przygotowane do wyjścia w nowy dzień. Niech ta noc będzie dla ciebie pięknym czasem ukojenia i asymilowania nowych zapisów, delektowania się planami na nowy etap swojego życia. Może odkurzysz zapomniane z dzieciństwa, z młodości czy z poprzednich lat, tygodni lub dni, chociaż plany, pomysły i znów uwierzysz, że one mogą się spełnić. Tego ci serca życzę. Dziękuję ci. Obróć się też złotą energią i poczuj, że możesz wszystko, jeśli tylko w to uwierzysz. Jeśli jest to w oparciu o to, by zawsze patrzeć też na dobro drugiego człowieka. Chcieć coś dobrego dla siebie, ale aby było to również dobre dla innych, a przynajmniej bez kolidowania, bez jakiegoś dyskomfortu dla kogokolwiek innego. Oczywiście czasem to jest nieuniknione, kiedy my pragniemy na przykład rozwoju, a nasi bliscy chcieliby nas powstrzymać. Ale jeśli tak naprawdę nie dzieje im się krzywda, tylko dlatego, że się rozwijamy, stajemy pełni miłości i światła, to trzeba wziąć pod uwagę, że to może być tylko ich egoistyczna chęć do zatrzymania nas takimi, jakimi byliśmy kiedyś, gotowymi do podporządkowania i bez własnego zdania i mocy. To nie jest krzywda. To byłaby krzywda dla siebie, gdybyśmy ulegali im. Poczuj sobie piękno i radość. I poczuj jedność z całym światem. I poczuj, że cały świat zmienia się na lepsze i że idziemy w pięknym kierunku. Cokolwiek się dzieje, jakkolwiek to teraz wygląda. Dziękuję ci za ten wspólny czas.